Kochani, na kanale Tom Guide Krakow. Jesteśmy 60 km na południe od Krakowa na stacji Kasina Wielka, dawnej austro-węgierskiej linii, cesarsko-królewskiej linii transwersalnej, czyli przecinającej doliny górskie. Zaraz popatrzymy teraz w kierunku wschodnim. Przejedziemy sobie w stronę wschodu. Jesteśmy na wysokości 600 metrów nad poziomem morza w Beskidzie Wyspowym. To tutaj w 1993 Steven Spielberg odkrył to miejsce do kręcenia scen początkowych do Listy Schindlera. Tu także kręcono film Andrzeja Wajdy Katyń, jak również Człowiek, który został papieżem. Bardzo fotogeniczna stacja. Za chwileczkę będziemy mieć rzut oka na Beskid Wyspowy. Tu widzimy stację narciarską i snowboarding bardzo popularny na górze Śnieżnica. I dalej rzut oka w kierunku zachodnim. Tu byśmy pojechali w kierunku Wiednia. 800 km długa transwersalna linia z Czadcy przez Żywiec, Chabówkę, Nowy Sącz w kierunku Samboru i Drohobycza w kierunku Ukrainy. Tu w kierunku zachodnim. I w kolejności patrzymy na Lubogoszcz, Trumienna Góra, tak zwana właśnie tej części nad Mszaną Dolną. I malutka stacyjka Kasina Wielka. Obecnie linia kolejowa nie jest czynna i stacja została zagospodarowana na pokoje, na wynajem. Zobaczmy, można tutaj teraz spać na dawnej austriackiej stacji. Z Kasiny Wielkiej pochodzi także Justyna Kowalczyk, nasza mistrzyni i multimedialistka, biegaczka. Tutaj to także działalność Armii Krajowej. Jak widzimy, wysadzono tutaj część niemieckiego pociągu. Tu także na początku I wojny światowej toczyły się boje austro-węgierskie z armią rosyjską. I tutaj ten mały właśnie cmentarz z 20 austriackimi żołnierzami i jednym Niemcem pochowani w zbiorowej mogile tej części. To była słynna bitwa pod Limanową w grudniu 1914 roku. Ta bitwa pod Limanową skończyła się sukcesem i stąd na wzgórzu Kaim nad Wieliczką właśnie ufundowano obelisk. To właśnie powiązanie z tą bitwą tu w pobliżu. Mocno porosłe mchem. Jak widzimy, pierwsza odnowa w 1933 roku. Bardzo ciekawa data. Teraz cały rzut na obelisk. Kasina Wielka wciąż. Słychać dzwony biją na 12. Jeszcze raz panorama Beskidu Wyspowego. Nazwa Wyspowy, ponieważ mgły otaczające w dolinach tworzą taką wielką osnowę i to niczym wyspy nad, w czasie inwersji właśnie te szczyty wystają, więc stąd właśnie Beskid Wyspowy nazwa. W tym kierunku też jest Kraków. I wspinamy się z cmentarza z powrotem w kierunku stacji Kasina Wielka. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za subskrypcję, udostępnienia, lajki. Do zobaczenia już na innych ciekawych miejscach.